Ponieważ, kochani, każdy dzień bez podlizywania się uważam za dzień stracony, witam największą śmietanę z Polski, którą stać na wypoczynek w Mrągowie. Tak wam dałem. Teraz sprawdzam, kto klaszcze. Słuchajcie, rady Boskie Święte. Nikogo z Mrągowa. Tam dwóch. Słuchajcie, pamiętacie moje hasło, nieskromnie mówiąc, 2 latka temu? Uwaga, Mazury, cud, że tu dojechałem. Rady Boskie Święte, autostrada otwarta i to wszystko pach, 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 a potem pyr, 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 pyr. Ta bardzo ważna pani z telewizji, taka czarna, powiedziała, że państwo są na wakacjach, żeby nie faszerować widowni mrągowskiej polityką. I jestem w kropce. Słuchajcie, jak wam mam nie mówić o polityce, jak dzisiaj po południu w ogrodzie pies prezesa PSL-u wygrzebał 14 kart do głosowania? Nie słyszeliście o tym, ale nie tych pojedynczych. To małe dziecko wie, że sobie z tym poradziliśmy. Mama wzięła kartkę, skreśliła go, on i tak przeszedł. Wrzuciła do urny i tyle. Problem się zrobił z tymi książeczkami do nabożeństwa. Pamiętacie wybory samorządowe, czy pamięć ludzka jest zawodna? Ile było partii w samorządówce? Proszę mówić. A, już nikt nie pamięta. Misiuniu, przypruszony. Ile? 12. Więcej! 13. Więcej! Tak, wiele! Polonista na wakacjach. No, 16 partii! To sobie wyobrażacie 16 kartek plus tyłówka i czołówka? Prawie nowela Anteganiela, latarnik. I wydrukuj to, 30 milionów, to jest 30 przedszkoli na światowym poziomie. Przepraszam, że politykuję. I teraz proszę, kto pamięta, na którym miejscu był PESEL? No to pamiętacie. I teraz będzie króciutki, wakacyjny wykład, skąd się wziął sukces PESEL-u w samorządówce. Siedziała pani Genia, pani Zosia, w tym, co się tam, co komisja jest. Tam, gdzie, prezydium. Kolegę masz. Siedziała w lokalu wyborczym pani Genia, pani Zosia, szkoła gospodyń. Halo pan, krzykniesz pierwszy, dobra? Który numer pan skreślił? To teraz proszę wrzucić kartę. Ty krzykniesz piątą. Którą stronę skreśliłeś? A, ten siedzi. Nie chodzisz do głosowania, ty skurczymy. To gramy tam, piąta pani. Którą stronę pan skreślił? Szóstą? To proszę teraz krzyżyk postawić na każdej. Udało się wyjaśnić, skąd się wziął sukcesik PSL-u, 28%. I już ludzie, i prezes przecież, pierwszy pisior. Mój sąsiad mówi, co on tak siedzi, jak wygrał? Co by było, jakby przegrał? A nasz prezydent wziął w obronę komisję. Co to dziadziusie? Mój sąsiad mówi, jakie to jest proste... Wyciągasz laptopik, pam, 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 pam i wyniki na drugi dzień. To jest proste dla młodych, ale nie dla staruszeczków. Średnia komisji 98 lat. 24 głosy liczę. 25. Hej, mistrzuniu tam, ile ludzi mam rągowo? 25 tysięcy. Jezus, 41. 32, to w takim tempie, pani Stasiu, to wyniki podamy w maju 2037. 98, 99, brawa śmiało, 99, bo się udusicie. 100, 100. I już ludzie się zaczęli burzyć. A jak kto to widział? A nie ma sprawiedliwości. A kto to widział? I bierze komisję sędziowską w obronę prezydent, miłościwie nam ustępujący. Jeden się zaśmiał, pisior tam. Będzie o prezydencie za chwilę ustępującym.
prezydent. Jeśli ktoś ma wątpliwości, jeśli chodzi o uczciwość komisji, może proszę bardzo, proszę ręce precz. Ręce precz od uczciwości. I ci z komisji, ty prezydent nas broni. Stasiu, napiszemy fikcyjne podanie o zwolnienia. Napisali, przyjął. I znowu prezydent w roli głównej. Ręce precz. Jeśli ktoś ma wątpliwości dotyczące uczciwości komisji, może podać wszystkich członków komisji do sądu. Powiedzcie mi, jak możesz podać komisję do sądu, jak to są sami sędziowie? I teraz pamiętacie, ile miał lider PESEL-ów, ten z lokiem? Tu 28, a w prezydenckich 1, przecinek. A pamiętacie, jak jeździł biały mis? A teraz, hej dziewczyno, spójrz na misia, który w oczach ma tylko białe łzy. 1 przecinek miał lider PESEL-ów, tablica wyników, gdzieś tu. Ale jeszcze gorszy był rozczochrany z Lublina. Podaje tabelę wyników, 0, Bidny pan Janusz, a potrzebne mu było jeździć po Polsce, Boga nie ma, nie ma Boga, Boga nie ma. I patrzcie, po wyborach jest. 0, 500 milionów poszło. A jeszcze pamiętacie, jak z wujciem Alkiem w Krakowie utworzyli twój ruch? Wyszli zwierzynka, a nasza babcia i ty. Poparcie teraz Europy Plus trzeba będzie mierzyć w promilach. I wykrakała im. Ostatnie, przedostatnie, piąte, ten pięściarz z Unii Europejskiej. Pan Janusz. Pan Janusz. I teraz uważajcie, czwarte miejsce. Madzia. Mój sąsiad mówi, ładna, ale nie mowa. Ale to jest, kochani, kara. Pamiętacie, jak była smutna uroczystość, jak odszedł pan Józef? To wszyscy koledzy od lewarków mówią, Lesiu, jeszcześmy kolegi nie odprowadzili, a tyś wymyślił Magdę dzisiaj. Umarł król, niech żyje król. I patrzcie, czwarte miejsce, trzecie, nasz kolega, piosenka. Jak wyskoczył? Czemu teraz się szwendacie? Dlaczego tu dachu nie ma? Kamery niewyczyszczone, wytrzeźwi, co to jest? Wywalić to wszystko, orkiestra za kurek za biały, orkiestra za elegancka, nie podoba mi się to, wszystko do wymiany, nie szlak, a poparcie fa. I teraz sobie wyobrażacie? Ladies and gentlemen, now this president of Poland. A tu wyskakuje nasz kolega. Trzeba Zośka dywan, z dywanu leciał tu. A opozycja? Ale im da. I cała opozycja tych szykuje się czepanie. Rany boskie święte. I teraz facet, nie znam programu, a poparcie fa. Nie interesuje mnie nic, fa. Nie chce mi się, fa. A jak wygra, to my wtedy wszyscy do Warszawy i do niego. Daj nam torby z darami, z dolarami, a on, a ty całuj mnie. Słuchajcie. Mrągowiulek, czekajcie, bo będę mówił o liderach. Pamiętacie, drugi pisior 16, wielki myśliwy 70%. I wszyscy mówili, Bronek, skup się, 4 języki, zna facet, a w skarpetach go puszczę, skup się. Ale jak drugi pisior wyskoczył, obiecuję, ślubuję, przysięgam, załatwię, obiecuję, załatwię, przysięgam i fa. I 40, i prezydent 50, a wspuszczę go, nie będzie drugiej tury. W skarpetach go puszczę. Kolega ze Szczecina powiedział, myśliwy świetny, zawiodła nagonka. A ja do niego dzwonię. Słuchajcie, dzwonię do kolegi, mówię, nagonka tak, niedobrze, ale myśliwy też sobie palnął 4 razy.
stopy. Wyszedł na Warszawę, pierwszy spacer w życiu. Idzie prezydent. Mistrzuniu, jak on siedzi. Chodź na chwilę, jesteś niepotrzebny. Zagrasz prezydenta. Nic nie wiesz? Cześć. Idź. Dobra. Stój. Nie tak, bokiem do mnie. Widzisz taką kobitkę? Podejdź do niej. Skręć w prawo teraz. W lewo. Uśmiechnij się do niej. Pogłaskaj ją. Zaproś do pałacu. Stój, żebyś nie uciekał. Jeszcze będziesz mi potrzebny. Ale żeby nie było, że nadaje tylko na prezydenta, no to drugi pisior też miał. Wyszło szydło z worka. Idź. To jest żona twoja. Daj mi spokój. Idź, przytul żonę. Nie mów mi takich rzeczy. Proszę cię. Panie prezydencie, chłopak z Jasła, jesteśmy tacy biedni. Nigdy nas nie stać na wyjazd do Mrągowa. To jedzcie w Bieszczady. Panie prezydencie, taka droga benzyna. A prezydent, to tankujcie za 50 zł i święty spokój. Jesteś wolny, możesz idź prosto, idź. Świetny był, a nie wiedział. Ale się integrujecie. Słuchajcie, coś wam powiem bez żadnych podtekstów. Bez żadnych. Ty to nagrywasz? Patrzcie, nawet tu. Wyłącz! Potrzebne mi to? Żeby mnie nagrali jak upuchacza? I łusowy? Pamiętacie, co było? Idą wykształceni ludzie, inteligentni. Do knajpy to nie wie, że trzeba rozmawiać ty, a ten, a tego, a ten. A to inteligentni ludzie, tam był wnuk noblisty. I ty, a powiedz mi, a ty jak to ma będzie żyło? No, a jak będzie żyło? No, jak będzie żyło? No, wirtualny kraj www.poland.pl. Jezu, słuchajcie, coś wam powiem. Mój sąsiad staruszek mówi, wie pan co? Szkoda, że w wyborach to nie ma takiej rubryki żaden z nich.